A teraz już przejdziemy do rozważania Bożego Słowa dzisiejszego wieczoru i znowu myślę, że dzisiaj rozpocznę i będziemy to kontynuować przez kolejne czwartki. Pamiętacie, omawialiśmy list do Efezjan. Mam nadzieję, że był ten list dla was takim błogosławieństwem. Przynajmniej na pewno słowo samo było błogosławieństwem i życiem. I jak wiemy, w tym liście do Efezjan apostoł Paweł niesamowicie mocno akcentuje Chrystusa w kontekście Kościoła. A dzisiaj chciałbym poruszyć inny list więzienny, który chciałbym poruszyć. Nie wiem, czy mi się to uda. Jest czy nie jest? Wyłączyłem? Aha, ojej, okej. To będzie list do Filipian. Nie, tam z tyłu, jak jesteście, to możecie trochę podejść, bo tam chyba bardzo kiepsko widać. Ci, którzy są gdzieś tak do połowy, powinni w miarę dobrze widzieć. Chciałbym poruszyć inny list, tak zwany więzienny, napisany w tym samym czasie, między rokiem 60 a 62 po Chrystusie. Jest to samo więzienie, w którym apostoł Paweł był i w którym pisał list do Efezjan. Jak widzicie tutaj te listy i ten list do Filipian jest w grupie czterech listów, które w tym okresie, w tych dwóch latach został napisany przez apostoła Pawła. I każdy z tych listów jakby inaczej, w innym kontekście przedstawia osobę Chrystusa. Kiedyś na początku, kiedy czytałem te listy, rozważałem to, bardziej widziałem, że tam mowa jest bardziej o Kościele niż o Chrystusie. Ale z biegiem czasu, jak przyglądasz się i zaczynasz uważnie studiować ten fragment Bożego Słowa, to możemy zauważyć, że te listy więzienne, dlatego że są napisane w więzieniu przez apostoła Pawła, ale też nazywane są właśnie listami chrystologicznymi, gdzie jakby w takim centrum uwagi, czy to światło, ten reflektor skierowany jest na osobę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł ten list do Filipian, bo tu też bibliści zastanawiają się, od którego listu apostoł Paweł zaczął pisać. Ten list do Filipian, z jego treści wynikałoby bardzo wyraźnie, jak zerkniemy tam do tego listu, że apostoł Paweł bardzo wyraźnie akcentuje tą radość z powodu tego, to przekonanie, że on będzie bardzo, że doczeka się zwolnienia z więzienia. I tutaj mamy właśnie w 25 wierszu, pierwszego rozdziału, a to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. I drugi rozdział, wiersz 23 i 24, apostoł Paweł mówi tak: spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przybędę. A więc ten list do Filipian uważa się, że jest napisany jako ostatni z tych czterech listów więziennych. Pierwszy list do Kolosan, list do Efezjan, gdzie Paweł mówi o więzach. Później pisze bardzo osobisty list do Filemona, bo wiecie, że ten list do Filemona, który jest bardzo osobisty, dotyczy zbiegłego więźnia Onezyma, który uciekł od Filemona i tam w więzieniu spotkał się z apostołem Pawłem i nawrócił się. I apostoł Paweł prosi swojego przyjaciela Filemona, żeby go przyjął jak brata w Chrystusie. I żeby nie robił nic, żeby on poniósł jakąś karę, bo za to była kara śmierci, za ucieczkę niewolnika z domu swojego pana. I na końcu właśnie pisze apostoł Paweł ten list do Filipian. I kiedy patrzymy na treść tych listów, to możemy bardzo wyraźnie zobaczyć, że w liście do Kolosan Paweł maluje nam Chrystusa w kontekście kosmosu, wszechświata, całego stworzenia. I tam on jest nazwany pierworodnym wszelkiego stworzenia w liście do Kolosan.
fantastyczne rzeczy. Omawialiśmy list do Efezjan i widzimy Chrystus w kontekście Kościoła, zborów, prawda? List do Filemona mówi o takiej, w tej relacji Chrystus i takie moje osobiste relacje z braćmi, z przyjaciółmi. A list do Filipian z kolei mówi o relacji Chrystusa i twojej. Czyli relacji Chrystusa i mojej z Nim, twojej z Nim. I chciałbym, żebyśmy czytając, czy rozważając ten list do Filipian, abyś mógł przyjrzeć się i zobaczyć, kim jest Chrystus w relacji z tobą i ze mną. Żebyśmy w ten sposób, pod takim kątem popatrzyli na ten list apostoła Pawła skierowany do zboru Filipii. Moi drodzy, ten list, jak powiedziałem i według Bożego Słowa, to co możemy przeczytać, listy te więzienne są napisane między rokiem 60 a 62, czasami niektórzy podają 58 a 60, ale to nie ma znaczenia. W każdym razie w oparciu o treść Dziejów Apostolskich, 18 rozdział, kiedy Paweł jest w Koryncie później i kiedy mowa jest o Galionie, odnaleziono inskrypcję w Delfach, która mówi wyraźnie o prokonsulu Galionie, którego okres rządów, czy jego wprowadzenie wypadało na 51 rok po Chrystusie. I to pomaga nam bardzo wyraźnie określić chronologię działania apostoła Pawła, od jakiego momentu były jego podróże i jak przebiegała jego służba. Także kiedy mowa jest o Feliksie, tym prokuratorze rzymskim, pamiętacie, że on się odwołuje do cesarza, kiedy po Feliksie następuje Festus, jest w Cezarei w więzieniu i znowu historycy nam mówią wyraźnie, to mogło być, bo w tym czasie nastąpiła zmiana prokuratora, 57 rok po Chrystusie. Tak więc mamy bardzo rzetelnie, możemy wykazać tą chronologię życia, działalności, służby apostoła Pawła. Tak więc nie musimy tutaj nic za bardzo zgadywać. Zresztą pod względem historycznym Łukasz jest jednym z najlepszych historyków i to, co zapisał w Ewangeliach i to, co zapisał w Dziejach Apostolskich, tak naprawdę nie ma sobie równych pod względem wiedzy historycznej, dokładności, jaką on nam prezentuje. To tak gwoli informacji, abyśmy wiedzieli. List do Filipian jest chyba takim najpogodniejszym, najcieplejszym listem, jaki Paweł kieruje do zboru. Dlatego, że spośród tych licznych zborów, które apostoł Paweł założył, ten Filipianie mieli szczególne jakby usposobienie. W ogóle Macedończycy charakteryzowali się takim łagodnym, ciepłym, dobrym usposobieniem. A jeszcze jak się nawrócił taki Macedończyk, kiedy czerpał, prawda, z tego, z Chrystusa, z jego życia, no to wspaniale później jeszcze się uzupełniało i funkcjonowało. Apostoł Paweł pisze ten list z wielką radością, zresztą w tym liście nawołuje i mówi takie słowa, będąc przecież w więzieniu, radujcie się w Panu zawsze. Prawda? My mamy wolność, my możemy przyjść do zgromadzenia, ale zwróćmy uwagę, czy radujemy się zawsze i czy okazujemy tą radość zawsze. Ja myślę, że kiedy Słowo Boże mówi o radości, czy Stary, czy Nowy Testament, to Bóg jakby nie odwołuje się do naszych emocji w tym momencie, kiedy mówi, żebyśmy się radowali. Bardziej jest to skierowane do naszej woli, do tego, żeby okazać radość z faktu, że należymy do Niego. Dlatego mogę się radować zawsze, bo ta radość nie jest oparta o moje uczucia, ale o moją decyzję, aby radować się w Bogu i okazywać radość z powodu tego, że należę do Boga, że jestem zbawionym człowiekiem. Myślę, że jest to ogromna różnica, prawda? Bo ja muszę powiedzieć osobiście, że najczęściej odnoszę się do moich emocji, do moich uczuć. Jak nie czuję, no to się nie raduję, a jak czuję, no to się wtedy więcej raduję. Ale radość Pańska
jest czymś, co, jest nie, co, co nie jest zależne od naszych emocji. Bo jeżeli mam się radować zawsze, to znaczy, że w każdej sytuacji, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle, Bóg chce, żebyśmy okazywali radość, tak samo jak okazywali wdzięczność. Dziękujcie Panu czasami, tak? Czy tylko jak dobrze jest, to tam jest napisane dziękujcie Panu zawsze i we wszystkim. Tak więc to wyraźnie nam pokazuje, że ta radość i wdzięczność płynie nie z emocji, ale z prawdy, z faktu, kim jestem w Chrystusie, że jestem z Nim połączony i w takim razie żadne wydarzenia nie zatrzymają mnie, czy nie powinny mnie, bo nieraz mnie zatrzymują, ale nie powinny mnie zatrzymywać w radowaniu się z Boga, z Jego zbawienia i z wdzięczności dla Boga i tego, co On dla nas uczynił. Apostoł Paweł, który pisze ten list, jak mówię, ten list jest pełen nadziei, pełen oczekiwania. On wie, że wyjdzie z więzienia, jeszcze wyrok nie zapadł, ale on już w duchu od Pana wie, bo czytaliśmy o tym, że takie jest jego oczekiwanie, że on z tego więzienia wyjdzie. W przeciwieństwie do tego, co pisał w drugim liście do Tymoteusza, gdzie jest świadom, że umrze, że odda życie. Tutaj to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Ten zbór Filipi, jak powiedziałem, był założony podczas drugiej podróży misyjnej Pawła, więc jest to rok 50, między 50 a 52. Zwróćmy uwagę, list jest pisany koło 62 roku. Zbór powstaje, jest założony między 50 a 52 rokiem, czyli zbór ma sobie tak między 10-12 lat istnienia. 10-12 lat. I co jest ciekawe, jak czytamy choćby w tym pierwszym rozdziale i pierwszym wierszu, rzadko do którego zboru apostoł Paweł kieruje pozdrowienia i wymienia tam biskupów i diakonów, a ten zbór ma i biskupów i diakonów. Czyli jest to zbór, który jest uporządkowany administracyjnie w sposób taki zarządzający do Koryntian, czy kiedy pisze do innych zborów, już tak, takiej do końca jasności nie mamy, chociaż wiemy, że podczas pierwszej podróży w zborze tych zborach galackich, które na południu dzisiejszej Turcji założył apostoł Paweł zbory, no to w ciągu 2 lat ustanawiał tam starszych zborów. Dalej dowiadujemy się, chciałbym, żebyśmy też wiedzieli, że jeżeli mówimy o zborze do Filipian i będziemy go rozważać i zastanawiać się nad tą jego treścią, całą tą dynamiką, jaka w nim jest, miejmy takie odniesienie, taki link do Dziejów Apostolskich, do 16 rozdziału, bo 16 rozdział, troszeczkę poprzedzający 16 i 16 rozdział cały poświęcony jest, jak mało któremu zborowi, poświęcony jest właśnie założeniu zboru Filipii. Apostoł Paweł podczas tej drugiej podróży, inspirowany przez Ducha Świętego, on mówi tak, zabiera z sobą Sylasa i mówi, wybierzmy się i zobaczmy, co się dzieje w tych zborach, które żeśmy założyli podczas pierwszej podróży misyjnej. Ta pierwsza podróż misyjna apostoła Pawła trwała między 48 a 50 rokiem. Ona była troszeczkę wcześniej, bo była pierwsza, prawda? A tutaj apostoł Paweł mówi, chcę zobaczyć, co tam się dzieje. I w czasie tej podróży apostoł Paweł, prowadzony przez Ducha Świętego, jak czytamy to w Dziejach Apostolskich, bardzo wyraźnie Duch Boży niesamowicie przemawia do niego w jego duchu, w jakim kierunku on ma się udać. Kiedy przychodzi do Listry, do tych zborów w Galacji Południowej, które założył, dołącza do niego Tymoteusz. Młody człowiek, który nawrócił się podczas pierwszej podróży, jest zupełnie młody, ma dopiero parę lat, jeśli chodzi o staż wiary, ale drodzy, znowu na coś musimy zwrócić uwagę. Tymoteusz niesamowicie wspaniale duchowo się rozwija. Paweł go w swoich listach do Tymoteusza nazywa synem.
umiłowanym synem, którego zrodził przez Ewangelię. I tam czytamy właśnie w 16 rozdziale, na samym początku, od 1 do 3 wiersza, że bracia w zborach w Derbe, w Listrze dawali dobre świadectwo o nim. To jest niesamowicie ważne, kiedy ludzie wydają, bracia i siostry w zborze wydają o tobie i o mnie dobre świadectwo. Nie na zasadzie, że umówili się, wiesz, ja będę dobrze mówił o tobie, a ty o mnie. On rzeczywiście świecił tym światłem Chrystusa. Musiał być osobą, która nawróciła się i zdecydowanie wiernie szła za Panem, wspaniale wzrastała i rozwijała się. I kiedy Paweł szedł w podróż misyjną, mówi, podoba mi się ten młody człowiek. I bierze go, bo bracia, to on nie bierze go na oślep. Ja myślę, że Paweł ma w swoim duchu świadectwo o tym młodym człowieku, ale nie tylko ma świadectwo w duchu, bo wiecie, nie zawsze możemy dobrze rozpoznawać. Ale ci ludzie, którzy widzą Tymoteusza na co dzień, obserwują na co dzień, wydają dobre świadectwo o nim. I Paweł mówi, zabieram go w podróż. Wiecie, zabierać młodych ludzi w podróż, gdzie jest trud, gdzie są niebezpieczeństwa. Wiecie, że podczas pierwszej podróży jeden z młodych ludzi nie wytrzymał i się wycofał. I Paweł go na drugą podróż powiedział, ja cię już nie zabieram. Po prostu zawiodłeś. Że tak powiem, Paweł był w niektórych rzeczach twardy. Barnaba, słowo Barnaba, imię Barnaba znaczy syn pocieszenia. On miał takie łagodne serce. Mówi, no dajmy mu jeszcze jedną szansę. A Paweł mówi, nie, zawiódł nas. Nie zabieramy go z sobą. Wiecie, czasami tak jest. To nie znaczy, że oni przestali być braćmi, ale razem nie współpracowali, przynajmniej w tym czasie. Jak czytamy później Nowy Testament, to Marek wrócił blisko Pawła, dzięki Bogu. Ale w tym momencie tak to właśnie nie było. A więc jak ważne jest, drodzy, kiedy człowiek, który się nawraca, dba o to, aby być wierny Panu, aby słuchać tego, co Bóg mówi w swoim słowie, żyć według tego, także inni mogą dostrzec, ten człowiek żyje po Bożemu. On respektuje słowo. Kiedy patrzymy na Boże zasady powoływania ludzi, to zawsze jest tak, że człowiek rodzi się na nowo i to jest jakby początek jego powołania, taki poród w jego powołaniu, ale później jest ten czas jego dojrzewania i wzrastania. I dopiero później jest służba. Nie można od razu, będąc nawróconym, wkładać człowieka do służby, bo można po prostu zrobić mu krzywdę. Bo albo on nie jest zupełnie gotowy na różne wyzwania, na różne problemy, na różne sytuacje, a jeżeli jeszcze doświadczy pewnych cudownych rzeczy, to on pomyśli, że jest super człowiekiem i gdzieś tam zaczyna rodzić się w sercu tego nowotnego, jak mówi stare tłumaczenie przy wyborze starszych, niech to nie będzie nowo, świeżo nawrócony starszym zboru, tylko ten, który już ma za sobą pewne doświadczenia, jest wypróbowany, sprawdził się i zbór to widzi. Tak było tutaj, jeśli chodzi o Tymoteusza. Tak więc nigdy nie powinniśmy się obruszać na to, że liderzy, przywódcy mówią tak, okej, fajnie, ale chcemy się tobie przypatrzyć, jest czas, abyś mógł wzrastać, dojrzewać. Jeżeli się okaże, że zachowujesz się we właściwy sposób w różnych sytuacjach, możemy ci dać więcej odpowiedzialności w Kościele Jezusa Chrystusa. Ma to sens, bracia i siostry? Myślę, że ma to zupełny sens. Jeżeli co do świeckich rzeczy od tego od ludzi wymagamy, tym bardziej w Kościele Jezusa Chrystusa. I kiedy się mówi na temat przywództwa, ludzie mówią tak, liderzy, sprawdzeni, doświadczeni mówią tak, jeżeli miałbym wybrać pomiędzy człowiekiem, który ma prawy charakter, ale ma mniej zdolności, a tym, który ma wielkie zdolności, ale jego charakter kuleje, nie jest spolegliwy, zawodzi, coś obiecuje, nie dotrzymuje, szybko się gniewa, obraża, ma jakieś ambicje, to wolę tego, który okazuje Boży charakter, prawy charakter, ma mniej zdolności, to nic nie szkodzi, ale gdy wybiorę inaczej, to ten niewłaściwy charakter, nieukształtowany wewnętrzny człowiek zniszczy wszystko, służbę,
zespół, wszystko będzie niszczył. Będą z nim same problemy i zamiast posuwać się do przodu w służbie, okaże się, że będą musieli ciągle gdzieś tam toczyć niepotrzebne jakieś zmagania i problemy. To jest wspaniały przykład, wiecie, prosta rzecz. Apostoł Paweł nie kieruje się tylko swoim sercem, chociaż ma Ducha Bożego, ale słyszy opinię, to co ludzie mówią, to co wydają. A później w Troadzie, jak czytamy, chciałbym, jeżeli macie Dzieje Apostolskie przed sobą, Księgę Dziejów Apostolskich, to tam w Troadzie, w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich jest coś takiego. Nie wyczytamy tego w taki... Wiecie, jak czytasz tak Biblię, nie dostrzeżesz tego, ale apostoł Łukasz pisząc mówi tak. Przepraszam, momencik. Muszę to znaleźć. Tak, wiersz 16 rozdział, wiersz 8. Zwróćcie uwagę, minąwszy Mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii. Zwróćcie uwagę, tam ten, który pisze Dzieje Apostolskie, tam mówi oni, a później staraliśmy się wyruszyć z Troady do Macedonii. I tu wyraźnie wskazuje, że tam w Troadzie dołączył do Pawła, do Sylasa, do Tymoteusza, dołączył autor tych Dziejów Apostolskich, czyli Łukasz. I kiedy kończy się ten 16 rozdział Dziejów Apostolskich, to okazuje się, że już nie ma, kiedy opuścili Filipy, nie opuścił Filipi razem z nimi Tymoteusz. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidy, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Na 4 lata tam w Filipi Łukasz pozostał. Możliwe, że nawet stamtąd pochodził. Łukasz pozostał w Filipi i był tym takim, można by było powiedzieć, przywódcą, liderem, coś w rodzaju pastora. A więc zmienia się i możemy dostrzec w tym zaimku osobowym oni, my, gdzie w pewnym momencie on dołącza, a później odchodzi, opuszcza i znowu później dołącza do apostoła Pawła. To są takie ciekawostki, które możemy dostrzec, kiedy uważnie studiujemy dzieje apostolskie. A więc mamy zespół i apostoł Paweł tam jest i ma wokół siebie wypróbowanych. Kim był Sylas? Pamiętacie, kim był Sylas? Był jednym z proroków w Jerozolimie, który przybył do Antiochii. A więc miał ludzi koło siebie. To jest też bardzo ważne, że apostoł Paweł, chociaż był największym apostołem w Nowym Testamencie, nigdy nie działał w pojedynkę. Zawsze wokół siebie miał ludzi. Grupę ludzi, którzy dawali mu wsparcie. To nas uczy, że służba w Kościele powinna być służbą w zespole, w teamie, kiedy jeden drugiego wspiera, jeden drugiego ochrania, jeśli trzeba. I tak było. Bo kiedy w Tesalonice rozpoczęły się rozruchy, to bracia wzięli Pawła i powiedzieli mu, uciekaj, po prostu musisz się schronić. Ale nie tylko. A więc mamy Pawła w Filipi, gdzie przez widzenie, przez prowadzenie ducha znajduje się tam w tym konkretnym mieście i tam dzieją się niesamowite rzeczy, moi drodzy, bo mamy takie 3 kapitalne wydarzenia. Nawrócenie Lidii i jej domowników, opisane w 16 rozdziale. Tam mamy to wspaniałe uwolnienie od demonicznego, od opętania tej dziewczynki służącej. I tam mamy też niesamowite nawrócenie strażnika więziennego i jego domu. Kiedy apostoł Paweł dotarł do tego miasta razem ze swoimi współpracownikami, szukał możliwości ewangelizacji. Miasto
Miasto Filipy w tym czasie mogło liczyć od 200 do 500 tysięcy ludzi. Było bogatym miastem, zamożnym miastem. Nazwa Filipa pochodziła od króla Macedonii Filipa II, ojca Aleksandra Wielkiego. Większość mieszkańców stanowili Grecy. Rzymianie i Żydzi byli w mniejszości w tym mieście. Było to, jak mówi nam Łukasz w tym fragmencie w Dziejach Apostolskich, wierszu na samym początku, że było to przodujące miasto, było kolonią rzymską, więc weterani wojenni, żołnierze tam byli, tam osiadali. Nie było synagogi, ale popatrzcie, ktoś tak pięknie nazwał, że było pierwszą kolonią niebiańską w Europie. A więc nie tylko kolonią weteranów rzymskich żołnierzy, ale poprzez to, że apostoł Paweł tam poszedł z inspiracji Ducha Świętego. Zwróćmy uwagę, Paweł nie szedł na chybił, trafił. Kiedy szedł przez dzisiejszą Azję Mniejszą, Turcję, Duch Święty wyraźnie zabronił mu iść na północ, zabronił mu iść do Azji, tam gdzie Efes, zabronił i pokierował go wyraźnie do tego miejsca. I tam założył pierwszą kolonię niebiańską w Europie. Miasto Filipy leżało na strategicznej drodze łączącej zachód Cesarstwa Rzymskiego ze wschodem, zamożne, słynące z kopalń złota i żyznej ziemi. A więc takie było to miasto. Żydzi nie mieli nawet synagogi, bo czytamy tutaj, że apostoł Paweł udał się w tym mieście nad rzekę, a w dzień sabatu, w 16 rozdział, wiersz 13, wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. A więc dobrym sposobem ewangelizacji jest po prostu zacząć rozmawiać. My czasami szukamy różnych rzeczy, ale prosta rozmowa, zwykłe świadectwo. Wiecie, czasami jesteśmy przerażeni, jak mamy złożyć świadectwo. Paweł poszedł, spotkał kobiety, które się modlą i zaczął rozmawiać. I Biblia mówi, że Pan otworzył serce Lidii. Przysłuchiwała się pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła mówiąc, skoroście mnie uznali za wierzącą Panu, wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie, i wymogła to na nas. Moi drodzy, takie mam przypuszczenie, że jej dom nie tylko był domem zamieszkania w tym momencie apostoła Pawła i całej grupy misyjnej, ale prawdopodobnie bardzo możliwe, że w jej domu mieścił się zbór. Bo w 40 wierszu czytamy, gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Sądzę, że właśnie w tym domu, otwartym domu, gdzie była kobieta, która miała otwarte serce dla Boga, zaczął zgromadzać się zbór. Apostoł Paweł, i tam jest napisane, że ona została ochrzczona i jej domownicy, jej dom, tam to greckie słowo oikos, dom, oznacza nie w tym znaczeniu dom, że mamy jej, nie wiem, o mężu tutaj nie ma mowy, ale jeszcze siostry, czy bracia, kuzyni też, ale to oznaczało też służbę niewolników, ci, którzy tam byli. No, ktoś powie tak, została ochrzczona ona i domownicy. Podobnie jak pamiętacie, tak samo został później ochrzczony ten strażnik więzienia. I też jego domownicy. I to samo słowo greckie oikos oznacza, ma szersze pojęcie niż w naszym zrozumieniu. Oznacza rodzinę, bliskich, ale też oznacza sługi, niewolników, ci, którzy tam przebywali w tym domu. Co musiało się wydarzyć, to co wydarzyło się w sercu Lidii, dlatego że nie mogli zostać ochrzczeni, jeśli nie uwierzyli. A więc musieli w jednym i w drugim wypadku być to ludzie, którzy mogli rozumieć Ewangelię, słyszeli ją, uwierzyli w Jezusa
i cały dom, całe to domostwo u Lidii, ona i także później u tego strażnika więziennego, wszyscy zostali ochrzczeni. Życzyłbym sobie, gdyby gdzieś takie nasze świadectwo, nasze dawanie świadectwa mogło przynosić aż takie rezultaty, nie? Kiedy rozmawiasz, serce jest otwarte, ktoś przyjmuje, ale myślisz, on się nawrócił. Nagle okazuje się, że nawróciło się tam z 15 czy 20 osób, którzy należeli do tego domu. To samo było, jeśli chodzi o stróża więziennego. I nagle mamy już, wiecie, w przeciągu paru dni mamy grupę taką jak w Czechowicach. Dlaczego? Dlatego, że działa Duch Boży. Dlatego, że apostoł Paweł jest prowadzony. Ja wiem, że to są inne czasy, inna sytuacja. Tamci ludzie po raz pierwszy słyszą Ewangelię, dobrą nowinę. Oni muszą zostawić swoje pogańskie bóstwa. Muszą to wszystko zostawić. I nawracają się i uznają w Jezusie Zbawiciela. Ale jedno jest pewne. Apostoł Paweł jest prowadzony przez Ducha Bożego. Jest tam i spoczywa na nich Duch Boży. I tu kiedyś brat Mirek wspominał o takim człowieku, który uczestniczył w licznych modlitwach danego zboru i oni byli tacy trochę sfrustrowani, że tyle się modlą i nic nie ma. A on mówi, ale jeszcze nie przyszedł ten właściwy czas, ten właściwy moment. A później nagle zaczął się jeden nawracać i drugi nawracać i Bóg zaczął napełniać ten zbór zupełnie, zupełnie nowymi ludźmi. Nawróciła się Lidia i idą na modlitwę. I znowu jest niesamowicie ważne prowadzenie ducha, wrażliwość na głos Boży i ta dziewczyna, która przemawia z inspiracji demonicznej. I co jest dla nas czasami takie szokujące, to co mówi jest prawdą. Tylko ten, który przez nią przemawia, jest do cna kłamcą. I ta idąc za Pawłem i za nami, woła mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Czy to się zgadzało? Czy to było właściwe? Tak. Popatrzcie znowu, jak ważne jest, że my przecież, dzięki Bogu, że my nie tylko słuchamy uszami to, co jest mówione, ale ty i ja, nasz duch, połączony z Duchem Bożym, bo przecież zrodzeni zostaliśmy z Ducha Świętego, z mocy Słowa Bożego, masz tą możliwość rozeznawać coś poza tym, co słyszysz i widzisz, duchowo. I bywa tak, jak tu jest opisane w służbie apostoła Pawła. Chociaż ona mówiła prawdziwe rzeczy, to Paweł w duchu swoim jest znękany. On wie, że coś jest nie tak. Że to nie jest z Ducha Bożego, co ta dziewczyna mówi. Ona, jak mówi nam tekst grecki, miała węża pytona. Była opętana, dosłownie tak jak nazywa to grecki Nowy Testament, daimonion, zdemonizowana, czyli opętana przez demona. Mówimy ciągle o zborze Filipi i o jego początkach. Kiedy Bóg kogoś sobie wybiera i posyła. Posyła tam ludzi, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. Ludzi, którzy po prostu zaczynają tak zwykle. O, idą gdzieś poszukać kogoś, kto się modli. Rozmawiają, ale dlatego, że to jest Duch Boży i w tym wszystkim prowadzi. Duch Święty otwiera serce. I Pan przemawia. Paweł nie złości się, nie gniewa, nie tupie, nawróćcie się w końcu. Ale Duch Boży działa w ich sercach. I oni otwierają swoje serca. Paweł jest znękany w duchu. I muszę powiedzieć, że przeżywałem czasami takie chwile, gdzie coś słyszysz, ale w duchu odbierasz, że coś jest nie tak. I musisz być ostrożny. I Kościół, to jest cudowne, że Kościół, mając Ducha Bożego, możemy czasami słyszeć fajne rzeczy, ale w duchu mamy niepokój. I tak było. I Paweł w końcu odwrócił się. To jest też ciekawe. Paweł nie od razu wygnał tego demona. Niektórzy, wiecie, biegają, wyganiają, ze wszystkiego by wyganiali, co jest. Paweł nie. Nie śpieszył się ani w tym wypadku, ani w wypadku, kiedy był na Cyprze i spotkał tam
tego Bar Jezusa, tego maga czarownika żydowskiego, który był prokonsula. Nie. Zupełnie inaczej działał, niż dzisiaj czasami próbuje się tutaj nas pokierować. W końcu odwrócił się i rzekł do ducha. Wyjdź z niej, zamilknij i wyjdź. I dziewczyna straciła te wróżbiarskie możliwości, które miała, no i to spowodowało kolejne problemy. I ta wspaniała historia w tym więzieniu. Chcielibyśmy doświadczać takich cudownych rzeczy. Ja bym chciał, wiem, że doświadczamy, bo też może akurat nie zaczęło się miejsce, gdzie uwielbialiśmy Boga, w sensie takim jak tam w więzieniu. Doświadczamy wiele cudownych rzeczy, kochani, tak? Doświadczyłeś mocy Bożej. Czy to nie jest fakt, że powinniśmy Boga wielbić, kiedy się zgromadzamy razem i dziękować i ogłaszać, jak dobry jest? A więc ten zbór w Filipii ma dramatyczne chwile. I Paweł cierpi, i Sylas cierpią. Nie wiemy, co było w tym momencie z Łukaszem, co było z Tymoteuszem, ale ci dwaj siedzą w więzieniu i tak dalej. I nie zatrzymało to Ewangelii, ale oni musieli opuścić to miasto. Kiedy patrzę na ten list do Filipian, rozdziały nie są natchnione. Podział na rozdziały, na wiersze, nadtytuły, wiemy, że nie są natchnione. One są dodatkami dołączonymi. Dopiero w XIII wieku zaczęto wprowadzać podziały na rozdziały, a na wiersze jeszcze później. Kiedy pisano Nowy Testament, pisano go bez przerw, bez przecinków, bez kropek, bez przerw na słowa. Tak zwane to było pismo ciągłe. A więc dobrze trzeba było znać grekę czy hebrajski, dobrze trzeba było znać, żeby to można było przeczytać. I dlaczego tak pisano? No bo materiał piśmienny był bardzo w cenie. Było trudno o materiał piśmienny, trzeba było zmieścić na jak najmniejszym skrawku, bo papirus był drogi, a później pergamin był drogi. Tak więc tym się nie sugerujmy. Niemniej podział na rozdziały w liście do Filipian pozwala nam określić, zatytułować. I kiedy będziemy wchodzić w ten list, będziemy mogli zobaczyć, że ten pierwszy rozdział akcentuje, bo mówimy, że list do Filipian mówi o Chrystusie w kontekście twoim i moim, twojego i mojego życia. Wiecie, to w tym liście znajdujemy takie fantastyczne stwierdzenia Pawła, że apostoł Paweł w tym liście mówi, śmierć jest dla mnie zyskiem. On tam wyraźnie mówi o takich rzeczach. Apostoł Paweł tam mówi, wszystko uznaje za śmiecie, aby tylko zyskać Chrystusa. Nie wiem, czy zapamiętaliśmy Psalm 50, który to był wiersz, 12 czy 14, że kto mi ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. I na końcu ten wiersz, który także mówi o dziękczynieniu. I warto niektóre wiersze sobie zapamiętać. Dla mnie życiem jest Chrystus. Pierwszy rozdział, wiersz 21. Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Dlatego ten pierwszy rozdział mówi o tym, że Chrystus jest twoim i moim życiem. I kiedy będziemy rozważać, jakby to jest takim centralną myślą tego pierwszego rozdziału. Jeśli Chrystusa nie ma w nas, jesteśmy w duchowej śmierci. Wiecie, tak ostatnio rozmyślałem nad pojęciem święty. Ktoś został uznany za świętego. No bo tam parę cudów mu zaliczyli, prawda, on no jakieś życie takie prowadził i tam wspomagał biednych. Ale kiedy czytasz list do Efezjan, kiedy czytasz list do Filipian, kiedy czytasz Nowy Testament, nikt nie jest nazwany świętym z tego powodu. Z powodu żadnego cudu nikt nie zostanie nazwany świętym. Z powodu najbardziej moralnego życia nikt nie jest nazwany świętym. Prawda? Dlaczego Paweł, rozpoczynając ten list, nawet nie wymienia na pierwszym miejscu biskupów i diakonów,
Tylko w tym liście do Filipian mówi: Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i z diakonami. Dlaczego? Kochani, bo jest tylko jedno źródło uświęcenia i świętości, którą jest sam Chrystus w nas. Możecie powiedzieć amen? Przecież stałem się święty nie przez to, co zrobiłem dla Boga, nie przez to, ile cudów i znaków i uzdrowień Bóg dokonał przeze mnie, nie. Jestem święty tylko dlatego, że święty Chrystus zamieszkał w tobie i we mnie. I Duch Boży, i Duch Święty zamieszkał w tobie i we mnie. Amen? Dlatego pisze do wszystkich świętych, nie umarłych, bo on pisze do zboru, do żywych, do wszystkich. Będziemy mieli święto wszystkich, nasze święto. I to nie dotyczy umarłych. Ci święci umarli są, wierzymy, jeżeli są pojednani z Panem, przez wiarę w Chrystusa, są w obecności Bożej. Nie w niebie, w raju, na łonie Abrahama i czekają na powtórne przyjście Chrystusa, tak? Tak pisze Paweł z kolei do innego zboru, który założył trochę później w Tesalonicze. Mówi, nie martwcie się, że umarli i wasi bliscy i nie doczekali powtórnego przyjścia. Nie, my ich nie wyprzedzimy, bo na głos trąby umarli w Chrystusie powstaną, będą zabrani przed oblicze Pana, połączą się ze swoim nowym ciałem. A my, jeśli będziemy w tym czasie przy życiu, będziemy w mgnieniu oka przemienieni, nasze śmiertelne ciała w nieśmiertelne i połączymy się z Panem. A więc pisze to do żywych świętych, do żywych wszystkich świętych. Pisze ten list i ten pierwszy rozdział, dla mnie życiem jest Chrystus. Pamiętacie, co Jezus powiedział Marcie przy grobie Łazarza? Kto we mnie wierzy? Choćby i umarł, żyć będzie. Bo Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. A więc pierwszy rozdział akcentuje Chrystus naszym życiem, dlatego Paweł mógł powiedzieć, a śmierć jest mi zyskiem. Inaczej mówiąc, kiedy jestem Bożym dzieckiem, narodzonym na nowo, Bożym dzieckiem, chociaż śmierć jest trudna, niefajna, nie jest nazwana przyjacielem. Paweł w liście do Koryntian, kiedy mówi o zmartwychwstaniu w 15 rozdziale pierwszego listu, jak nazywa śmierć? Kto pamięta? Jak? Wróg, ostatni wróg. A ostatni wróg będzie w końcu pokonany i śmierci już nie będzie. Ale kiedy ty i ja jesteśmy połączeni z Chrystusem i Chrystus jest w nas, to kiedy nawet ten wróg w końcu przyjdzie, on już nie dotyka mojego ducha, mojego wewnętrznego człowieka, tylko moje ciało, to tak naprawdę ta fizyczna śmierć nawet przez odkupienie w Chrystusie jest dla mnie zyskiem, bo będę z Panem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Dla żywych jest gorzej, którzy tracą kogoś bliskiego. Jest to trudne, bardzo trudne. Ale jeżeli ktoś zna Pana, ma w nim życie wieczne, to doświadcza błogości i radości w Panu. A więc to jest pierwszy rozdział. Drugi rozdział, Chrystus naszym wzorem. Zwróćcie uwagę, list do Filipian, więzienny, ale niesamowite nauczanie, niesamowita nauka. W centrum malowany jest Jezus Chrystus. Moje życie i wzór sługi. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Inaczej mówiąc, traktuj samego siebie tak, jak Chrystus potraktował samego siebie. Nie wynosił się, nie walczył o swoje, ale przyjął postać sługi. Uniżył się do samego końca, aż do śmierci. Niesamowity wzór. Co to znaczy być liderem
tak jak Chrystus, który jest sługą ze względu na tych, którym służy. A więc drugi rozdział pokazuje na Chrystusa, który jest naszym wzorem. Trzeci rozdział mówi, że Chrystus jest naszym celem, bo tam w tym trzecim rozdziale Paweł mówi tak, wszystko uznaję za gnój, byle tylko zyskać Chrystusa, ósmy wiersz, i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Mówi, zmierzam do celu. A więc Chrystus, który jest naszym celem. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali jakby te hasła. Chrystus moim życiem, Chrystus moim wzorem, Chrystus moim celem. Jeśli nic innego już nie będziesz pamiętał z listu do Filipian, to wiedz, o tym ten list jest. I czwarta rzecz zapisana w czwartym rozdziale, wierszu pierwszym. Paweł mówi, trwaj w nim, trwaj w Chrystusie. Czwarty rozdział, wiersz pierwszy mówi, przeto bracia moi umiłowani, dodam i siostry, pożądani, radości, korona moja, trwajcie w Panu umiłowani. Trwajcie w Panu. A więc cztery wielkie prawdy. Mogę żyć tylko dlatego, że On jest moim życiem. On jest moim wzorem, czyli muszę patrzeć na Niego, ciągle brać z Niego przykład i wzór. To jest dzisiaj niesamowicie ważne, dlatego że mamy tak dużo różnych informacji, propozycji, a On mówi, patrz na Niego. Bierz z Niego przykład. On jest najlepszym liderem. On jest prawdziwym, najlepszym przywódcą. Patrz na Niego. Sługą. Chrystus celem. I mamy w Nim trwać. Jak to wspaniale brzmi ten ostatni punkt z Ewangelii Jana, 15 rozdział, od 1 do 16, kiedy Jezus nauczał krzewie winnym. Kto trwa we mnie? Kto trwa we mnie, nie? Ten wydaje wiele owocu, ale kto we mnie nie trwa, może zostać odcięty. Moi drodzy, tyle wstępu, takich ogólnych informacji. Wejdźmy, jeżeli prosiłem was wtedy, żebyśmy zaczęli czytać list do Efezjan, to poczytajmy tak. Ja wiem, że list do Filipian był omawiany u nas przez Petera Hannama. Pięknie to zrobił, fragment, część tego listu. Ale Słowo Boże mówi, że mamy go czytać, mamy nad nim rozmyślać, mamy zacząć go stosować i wtedy zaczniemy wydawać owoce.